teraz czas, żeby trochę przenieść kontener i będziemy mogli budować wieżę piętro po piętrze. Kontener właśnie przesunęliśmy po to, żeby zrobić miejsce na postawienie rusztowania. Także w tym miejscu postawimy ogromne rusztowanie. Mam nadzieję, że będzie miało z 11-12 metrów wysokości. Żeby rusztowanie stało na dobrej podstawie, to wywierciłem w ziemi otwory na 80 cm głębokości i zalałem betonem, czyli zrobiłem tak zwane pecki betonowe. No i na tych peckach będą stały stopy z rusztowania i będziemy stawiać do góry. Dobra, Chewbacca już w koparce działa. Ja wsiadam do ładowarki i wywożę ziemię. Równamy tutaj plac, na którym będzie stała poducha. Tutaj musi być 20 metrów na 9 metrów wyrównane idealnie do poziomu, żeby napompować tutaj poduchę. Także bierzemy się do roboty. Stolik już prawie zniknął. Pump tracka dużej części nie będzie już u nas. Zostanie tylko jedna linia, ale myślę, że poduszka w zupełności nam zastąpi te atrakcje pump trackowe. No i razem z Chewbaccą stworzyliśmy team idealny. On rozkopuje, ja wożę. Robota idzie mega szybko. Także zaraz placyk będzie wyrównany. Całą ziemię dajemy na razie na kubki. W razie jakby coś jeszcze się miało przydać przy przeróbkach. A dopiero na koniec ją wywieziemy z tego podwórka gdzieś daleko. Wygląda na to, że już mamy demolki zakończone. Wszystko co mieliśmy zburzyć, zburzyliśmy. Wszystko co mieliśmy rozkopać, rozkopaliśmy. Teraz stawiamy przeszkody i w tym momencie stawiamy rusztowanie, z którego będzie rozpęd główny na hopy i na resi boxa. Czyli musimy bardzo wysoką wieżę wybudować. Musimy zrobić jedną platformę na wysokości 8 metrów na hopy, a na flybaga zrobimy 12 metrów wysokości, żeby było wystarczająco prędkości. No i teraz kminimy, jak te klocki z rusztowania poukładać, żeby to zadziałało. Na szczęście chłopaki z flybaga mi w tym pomogą, bo to ich zestaw, więc wiedzą o co chodzi. Plan jest taki, że będą schodki, po których będziemy wchodzić do góry, a rowery będziemy wciągać elektryczną taką wciągarką a la budowlaną. Czyli na dole będziemy zapinać rower i rower wysyłamy w kosmos, a my idziemy kulturalnie po schodkach. Wtedy mniej się zmęczymy, więc będziemy bardziej mogli się zmęczyć robiąc triki. Najlepiej jakbym na dole kliknął, żeby już jechało do góry, zanim ja wejdę do góry. I wtedy od razu... Co tu poszło nie tak? To są dwa typy rusztowania i jedno się różni od drugiego o 7 cm. I teraz jest problem o 7 cm. Trochę stoi na fundamencie. Będzie okej. To śmiga mu się na rolkę, ale trzeba wszystko przygotować, żeby się dało. Dlatego wyrównuję teren perfekcyjnie pod konstrukcję, która powstaje tam.
Tyle. Więcej szczegółów nie znam sam. Dużo rolkarzy by chciało poskakać. Czasem robimy pokazy jakieś razem właśnie z chłopakami. No ale wychodzi na to, że robimy pokazy i wtedy tylko skaczę na mega rampie czy tam na Big Air dwa razy w roku, jak są pokazy, i to jest trening, więc ostatnio napisałem do Dawida, czy jest szansa pomóc. Powiedziałem, że burzycie wszystko i czy jest szansa pomóc i stworzyć coś, co będzie też dostępne dla rolek. Powiedział, że zaprasza, więc jest. Nic tylko pomóc i się rozwijać po prostu. Nic w życiu nie jest proste, więc hopy też będą krzywe, ale to będzie przez to ciekawe. A prosto będzie hopa na poduchę, więc tam może być nudno, bo będą triki ciekawe. Udasa krzywa to dobra. No, chłopaki to poskładali jak normalnie klocki Lego, za co bardzo dziękuję. No i teraz muszę dokupić trochę rusztowania, żeby zrobić kolejne piętro na flybaga i będziemy już kminić nad zjazdem, po którym będziemy na rowerach jechać. A to będzie większa misja, bo trzeba to tak trochę dosztukować. Także tak, kolejne kroki do przodu. Już coś powstaje, a nie znika, więc jest dobrze. Właśnie, rusztowanie miało być na kontenerze, ale chłopaki, którzy mają większe pojęcie o tym, uświadomili mnie, że ten kontener musiałby być bardzo usztywniony, żeby ta konstrukcja na nim stała i żeby ten kontener to wytrzymał. Więc nie ma co też naginać jakieś tam fizyki i po prostu postawiliśmy to bezpiecznie na ziemi. No, jest teraz 8 metrów. Musimy dobudować kolejne 2 metry. To będzie 10. I prawdopodobnie jeszcze 2 metry, żeby z 12 metrów się zjeżdżało na poduchę. Ale dla mnie to jest bardzo wysoko i na razie wolałbym zostać przy 10. Ale podobno to będzie za mało na taki nalot na flybaga, więc będzie trzeba chyba te 12 budować.